Hasyda. I na przykład puszczona w świat bajka, że Hasydzi szli jak barany na rzeź. To też powstało w getcie warszawskim i to są też słowa tych, tych policjantów żydowskich. I teraz jedne odkryte są pamiętniki na przykład i źródła żydowskie, które mówią, że w warszawskim getcie rabin Zięba był takim przywódcą duchowym oporu Żydów przed śmiercią, przed zagładą, przed tym wszystkim. To jest ukryte. Następna rzecz, każdy z Państwa słyszał, żydowska organizacja bojowa. Ja też długie lata myślałam, że oni, że to oni zrobili powstanie w getcie. Nieprawda. Powstanie w getcie warszawskim było prowadzone od początku do końca przez Żydowski Związek Wojskowy. Żydowski Związek Wojskowy, proszę Państwa, powstał we wrześniu 1939 roku. Skupiał Żydów, którzy chcieli się bić z Niemcami o Polskę, o Żydów i o wszystko. I współpracował zawsze z rządem londyńskim i z Armią Krajową. Bo tylko ci Żydzi z Żydowskiego Związku Wojskowego umieli strzelać. Dla mnie zagadką było długo, dlaczego na ulicy Bonifraterskiej w Warszawie w kwietniu 1943 roku, jak się zaczęło, powstało, nie zginęło kilku chłopaków z AK, kilku innych było rannych. A to dlatego, że właśnie walkę w getcie prowadził Żydowski Związek Wojskowy, który z Armią Krajową cały czas współpracował. Dramat tylko polegał na tym, że ci żołnierze żydowscy z Żydowskiego Związku Wojskowego w powstaniu zginęli. Przeżyło tylko czterech. I im zamknięto usta i to naprawdę jest jeszcze rzecz do odkrycia. Natomiast całą chwałę powstania przejął Żydowski Związek, Żydowska Organizacja Bojowa, lewacka, składająca się z ludzi, którzy nie trzymali nigdy broni i nie umieli strzelać. Więc to zakłamanie jest niesamowite i tu też przed historykami żydowskimi, przez współpracy naszej czeka wielka rzecz odkłamania tego wszystkiego. Także proszę Państwa, może resztę tematów powiemy sobie w pytaniach, bo część z Państwa oglądała moje wypowiedzi w internecie, więc nie chciałabym się powtarzać i tracić czas mówić o tym, co już Państwo wiecie, ale może są jakieś tematy, które Państwa bardziej interesują. Także bardzo proszę. Proszę bardzo. Coś będzie na pewno Pani mówiło. Give me your children. W języku angielskim. Znam Pani to hasło? Jakie? Give me your children. Bronkowski powiedział, dajcie mi Wasze dzieci. Niech Pani coś na ten temat powie. No, wspomniałam w dwóch słowach, że Rutkowski w pewnym momencie oddał Niemcom dzieci, wszystkie dzieci do 10 roku życia. I proszę Państwa, tu na przykładzie właśnie getta łódzkiego na przykład, bo to, no, trzeba powiedzieć, kim był Rumkowski. Rumkowski był człowiekiem, który we wrześniu, październiku 1939 roku Niemcy złożyli mu propozycję, żeby został szefem Judenratu, czyli autonomii takiej żydowskiej w Łodzi. On sam nazywał siebie królem żydowskim, stworzył państwo żydowskie w Łodzi. To państwo żydowskie, jak się poczyta kronikę getta łódzkiego. Żydzi, czasem usłyszycie Państwo, że Polacy w getcie robili to, w gettach robili to i to. Jak się poczyta kronikę getta łódzkiego, to do końca istnienia getta na teren getta łódzkiego przedostało się tylko dwóch chrześcijan. Pierwszy to był Polak, fryzjer nieszczęśliwy, nieszczęsny, któremu przyszło do głowy, nie wiadomo po co pójść do getta, nie mówią tego źródła. Został oddany przez policję żydowską w ręce Niemców, stracił życie. I drugi chrześcijanin to był Czech z Pragi. Miał Żydówkę, narzeczoną Żydówkę, młody chłopak, 21 lat, i na piechotę z Pragi przyszedł do Łodzi za tą dziewczyną.
szukał jej, przedostał się do getta, został schwytany przez policję żydowską i stracił życie. Czyli dwóch chrześcijan od 1939 roku do 1943 roku. Runkowski był człowiekiem i do dziś to ciekawe, wśród historyków żydowskich toczy się dyskusja, czy miał prawo, czy nie miał prawo. Proszę pana, w Łodzi wchodzimy w sprawę prawa religijnego, prawa żydowskiego i różnic między, jak proszę państwa słyszycie termin judeo-chrześcijaństwo, to wiecie, że to jest bzdura. Nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Zaraz właśnie powiem o tym na przykładzie tego, czy pan powiedział. Runkowski stosował oryginalnie prawo żydowskie. Są takie dwa prawa. To pierwsze prawo powstało w II wieku po Chrystusie i prawo to żydowskie mówi, że w sytuacji zagrożenia Żydzi mają prawo, a nawet obowiązek poświęcić część wspólnoty, żeby uratować inną część. Marek Edelman określił to, że Żydzi zachowują się jak stado lwów. Podobno lwy się tak zachowują, że w sytuacji zagrożenia wyrzucają najsłabsze jednostki, a najsłabsze jednostki to też są dzieci, prawda? To są zawsze słabe. No i w 1941-1942 roku Niemcy przychodzą do Runkowskiego i mówią, słuchaj, no musisz, wszyscy muszą pracować, więc musisz oddać tam 5000 ludzi, tych, którzy nie pracują. No to oddał najpierw starców powyżej 60 roku życia. Oddał, czyli kazał aresztować, doprowadzić do wagonu, wywieźć do Chełma, wiadomo, że na śmierć. No i następną grupą były właśnie te dzieci. I po prostu Runkowski ogłosił, że ponieważ w getcie obowiązuje wszystkich praca, dzieci pracować nie umią, to trzeba by wyłapać wszystkie dzieci do 10 roku życia i posłać na śmierć, zgodnie z tym prawem. I w książce mojej Poza granicą Solidarności jest zdjęcie nauczycieli, którzy te dzieciątka 8-10-letnie, same nauczycielki z Gwiazdą Dawida i starsze dzieci też z tą gwiazdą ładują do pociągu. Proszę państwa, tu dochodzimy do momentu, w którym na pewno nie ma cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Nasza cywilizacja, wiecie państwo, że obowiązuje zasada, żeby dostać chrześcijańskie dziecko polskie, francuskie, podejrzewam niemieckie również i inne, to w sytuacji zagrożenia to wróg musi zabić najpierw ojców, potem dziadków, potem matki, babki i dopiero dosięgnie dziecka. I tyle. Bo w chrześcijaństwie dziecko jest święte po prostu, nie ma takiej możliwości, więc to jest porażające. To też jest w Kronice Gettałskiego opisane. Żydzi oddali na śmierć swoje dzieci. W każdym razie ten Runkowski stosował to prawo bezwzględnie. I wynik jest taki, że jeśli państwo słyszycie, że jakieś gadanie Żydów, że za mało my Polacy umieraliśmy dla Żydów, zawsze Żydom warto powiedzieć, przypomnij sobie, poczytaj sobie o Runkowskim, który stosował to prawo. Wynik jest taki, że z getta łódzkiego, które liczyło 250 tysięcy ludzi, ocalił 865 czy 856 osób. Sam Runkowski był tak znienawidzony, że to jest legenda, no niesprawdzona, że jak dowieźli go do Oświęcimia w 1944 roku, to Żydzi obsługujący tam Brzezinkę po prostu żywcem wrzucili go w ogień. I to jest, tak się kończy bajka Runkowskiego. Jak już jesteśmy przy tym prawie, to warto też powiedzieć o drugim prawie żydowskim, kim, które nazywa się Kiddush Chachamim i według którego Żydzi mają obowiązek jeden, pierwszy, ostatni, podstawowy, ratować swoje własne życie. Czyli Żyd może wydać na śmierć, czy nawet zabić rodzoną matkę, ojca, dziecko, męża, żonę, brata, siostry, już nie będę wymieniać,
bo ma jeden obowiązek ratować swoje własne życie. I teraz w książce Poza granicą Solidarności po polsku i po angielsku jest Żydzi ściągnęli mi ustawę z Knesetu, bo ja nie bardzo też wierzyłam. Żydzi ściągnęli mi ustawę z Knesetu z roku 1950, która mówi, że jeśli przed sądem Izraela stanął Żyd, na przykład taki policjant żydowski, czy współpracownik Runkowskiego, któremu udowodniono, że zabił własnymi rękami, wywiózł na śmierć i tak dalej, winien jest śmierci tylu, tyle Żydów, ale przed tym sądem powiedział, że zrobił to, żeby uratować innych Żydów, albo żeby uratować siebie, z sądu wychodził wolny. Więc proszę Państwa, zawsze to też warto pamiętać o tym, jeśli Żydzi mówią wam to czy tamto, że mamy rok 2018, Żydzi po całym świecie szukali zbrodniarzy wojennych, a swoich wypuszczali wolno, bo oni się zachowali zgodnie z prawem. Dlatego też przechodząc do takich współczesności, jest ta ustawa z 1950 roku, to jest co najmniej jedna ustawa, którą Żydzi powinni konsultować z rządem polskim, bo większość tych żołnierzy, tych zbrodniarzy żydowskich, wojennych, miało obywatelstwo polskie. Należało konsultować to z rządem polskim, albo po prostu postawić ich przed sądem polskim. Więc Żydzi ustalili, wiecie Państwo, Izrael nie wydaje żadnych, nie ma ekstradycji, żadnych. Ja tego doświadczyłam już robiąc temat żołnierzy wyklętych za porę, że w chodniu miasteczek podlubelskie okazało się, że taki zbrodniarz, ludobójca taki, Tauber, Abraham Tauber, który oprócz wysyłał Polaków, uratowany zresztą przez zastępcę zaporu od śmierci w 1942 roku, trzecim. Potem został szefem UB. Wysyłał ludzi na Sybir do więzienia, własnoręcznie zabił komendanta AK w Chodnu, jego brata. Komendanta Pogoda się nazywał, na oczach piątki dzieci, najmłodsze na rękach matki po prostu miało pół roczku i dwóch innych partyzantów. Straszne rzeczy robił. No, Zaporczycy chcieli go sprzątnąć. Udało mu się uniknąć w lutym 1945 roku z Lubelszczyzny. Objawił się w Szczecinie jako szef UB pod nazwiskiem Kwiatkowski. I żył w 90. latach w Izraelu. Partyzanci go rozpoznali, proboszcz stąd go rozpoznał, chcieliśmy ekstradycji postawić. Nie, Izrael żadnych swoich zbrodniarzy nie wydaje. Więc tak samo i teraz jak porównując tę ustawę z 50 roku i to, że Izrael nie wydaje nikomu swoich zbrodniarzy, powiedzcie mi Państwo, rząd polski postanawia uchwalić ustawę o IPN, jedzie na konsultacje do Izraela jesienią, konsultować, pytać się Żydów, czy wolno nam uchwalić ustawę. No to dla mnie szok po prostu. A jeszcze po uchwaleniu wysyła dziennikarzy i urzędników, żeby ugładzali Żydów. Co im do tego, jakie my ustawy uchwalamy? Żołnierzy. I jaka była liczba policjantów żydowskich? Jeśli chodzi o tych żołnierzy Hitlera, to nie są moje badania. To jest Brian Rick, amerykański historyk, który napisał książkę, ona jest po polsku, po angielsku, polecam. On podaje zdjęcia, daty urodzenia Żydów w wojsku Hitlera, nie tylko szeregowców, oficerów łącznie z generałami włącznie. I ci ludzie, to bardzo ciekawe, Bianik, jak pisał tę książkę, tam ja zresztą go cytuję w pewnym momencie, był zszokowany, jak Żydzi w mundurach niemieckich mordowali Żydów. Tutaj jakiegoś rabina w Nowym Jorku, nie pamiętam nazwiska, zwrócił się, żeby ten rabin wytłumaczył, jak to było możliwe. Na co rabin powiedział, że no, oni ratowali swoje własne życie.
I to się da usprawiedliwić, no, proszę Państwa, i jednocześnie rozliczać nas, Polaków, choć nie znalazł się żaden Polak, który by założył mundur SS, Gestapo czy tego, i mając 160 tysięcy, o czym mówimy. I druga rzecz, policji żydowskiej, proszę Pani, tak, na przykład pisze o tym Czerniaku. Ale pół tysiąca pierwszy warszawski. Wie Pan, zaraz. Tak, jest rok 40 i Czerniaków postanawia, no, za zgodą Niemcy mówią do Czerniakowa, a to jest w jego dziennikach, że trzeba stworzyć policję żydowską. Czerniakow mówi, że no to chcemy 3000 żołnierzy, policjantów żydowskich. Na co Niemcy mówią, że nie, 3000 za dużo, bo 3000 policjantów to mają Polacy w Warszawie, więc wam nie potrzeba tyle. Stanęło na 1000, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że i piszą to żydowskie źródła, to Ringelblum i Kassenerson i inni, że te, przyjmujemy, że 1000 policjantów. Ale w lipcu 1942 roku, jak się zaczęła akcja wywożenia na śmierć Żydów, rolę policjantów odgrywali wszyscy urzędnicy Judenratu, a tych było około 3-4 tysiące, pogotowie ratunkowe, które miało opaski jako lekarze, tak naprawdę ładowali ludzi. Jeśli się weźmie Gestapo żydowskie, które mieściło się na ulicy Leszno 13, ten budynek do dziś stoi. Ja mówię do ministra kultury, że zamiast budować kolejne muzeum żydowskie, to niech na tablicy Leszno 13, bo to teraz jest na Alei Solidarności w Warszawie, niech na tym budynku da wielką tablicę. W tym budynku mieściło się żydowskie w latach 40-43 mieściło się żydowskie Gestapo. Zachowały się zdjęcia Żydów w mundurach Gestapo. Czyli jak tak policzymy wszystkich tych, którzy od lipca 1942 roku odgrywali rolę policjantów, myślę, że to może być co najmniej przedział 4-6 tysięcy ludzi. Oficjalnie 2,5 tysiąca. Oficjalnie, ale powtarzam, 2,5, ale jeśli weźmiemy, że opaskę z gwiazdą Dawida i pałkę w rękę brali wszyscy urzędnicy Judenratu, no to te szeregi są większe. Dla Żyda, dla Hasyda to było wszystko jedno, czy on jest zapisany jako policjant, czy jako urzędnik, czy jako lekarz. To był wróg, który za chwilę poprowadzi go na śmierć. Przepraszam, żydowskie Gestapo. Przepraszam za moją ignorancję, czy może Pani doktor powiedzieć nam coś więcej na ten temat? Temu przewodniczył Lejki, to był mieć siedzibę, tak jak mówię, na Leszno 13, czyli gdzieś... Nie powstał Lejki, tylko Gajcwach. Gansfaj, tak, ale jaki był szefem policji. To byli ludzie, którzy po prostu służyli w Gestapo. Mundury Gestapo. Kiedy one powstały? W 40 roku, mi się wydaje, 40-41. Na pewno istniało. Ja tak nie mogę Panu powiedzieć daty dziennej, bo dla mnie to jest sprawa marginalna. Na pewno to istniało. Nawet jest taki spacer po żydowskiej Warszawie. Taka Anna Ciałowicz-Żydówka zrobiła to i ona podaje dokładne dane, jeśli chodzi. Jaka była liczba? 400 uzbrojonych gestapowców. To nie więcej niż 300-400. Tak, to nie była taka, bo to była elita. Dowódców ich był Gajcwa. No i teraz mówi się, że ten to głodowało, ale jak się poczyta Ringelbluma, to Ringelblum pisze i zresztą gazeta Ghetto Zeitung oburzona, w 1941 roku czytamy, że getto głodowało, ludzie w getcie warszawskim głodowali. Dlaczego? Dlatego, że no, powstała idea autonomii, trzeba było tych Żydów z małych miasteczek zgonić do dużych miasteczek. Jak to wyglądało? Najlepiej
zachowały się opisy tego, co się działo w Otwocku. Żydzi zdecydowali, że otwockich Żydów trzeba przepędzić do Warszawy. I Żydzi nie chcieli jechać z Otwocka do Warszawy, bo w Otwocku mieli swoje domy, mieli swoje łóżka, swoje jakieś biznesy. Gdzie się podziać? To jest wstrząsające. To się też nie zdarzyło z Polakami, zresztą Polacy nigdy tego nie robili, że Judenrat wezwał do pomocy niemiecki gestapo. Niemcy wkroczyli do getta w Otwocku i przepędzili Żydów do Warszawy. Ci Żydzi z małych miasteczek lądowali w Warszawie z jednym tobołkiem, tak? Dzieci, coś trzeba było jeść. A jednocześnie ta warszawski getto, czyli autonomia żydowska w Warszawie, miała prawo ściągania podatków. I w Warszawie, żeby ci właśnie gestapowcy, policjanci, urzędnicy mogli żyć dostatnio, opodatkowano nawet kromki chleba. I dlatego Żydzi umierali z głodu, pozbawieni pracy, swoich mieszkań. No, każdy miał jedną obrączkę, czy dwa pierścionki, sprzedał to i dalej nie było za co żyć. No, także to było doprowadzenie do nędzy i Ghetto Zeitung, na przykład Gazeta Żydowska, pisze, że mającej już kilka tysięcy lat historii Żydów, nie zdarzyło się to, co się zdarzyło w getcie warszawskim, że opodatkowany został kromki chleba. Także to też jest, to wszystko w źródłach żydowskich, proszę Państwa, stoi. Także te liczby, wie Pani, są dość precyzyjne. Wspomniała Pani też policję polską. Mówiąc szczerze, tutaj jestem kompletnie zaskoczona, bo nie znam takiego. Policja polska to była tak zwana policja granatowa. Niemcy weszli do Polski. No i były struktury policjantów, tak? Policji przed wojną przecież była polska policja. No i słusznie zresztą, nie dość, że wróg wkroczył na jego Polskę, to jeśli jeszcze, nie wiem, policjantów wsadzić do więzienia, no to będzie rozbój, bo ani Polacy, ani Żydzi, ani inne narody żyjące na tej ziemi nie są święci. Więc Niemcy po prostu policjantów przedwojennych wezwali do służby. Większość się stawiła, założyła granatowe mundury, stąd nazwa policja granatowa. To była policja polska, kryminalna, czysto kryminalna policja. Niemcy bali się dać im broń, ale na posterunkach broń była, tam granatowi policjanci specjalnie, dlatego że szacuje się, że od 70 do 90% policjantów granatowych było w armii krajowej. Więc Niemcy wiedzieli, że nie można Polaków, bo była też żandarmeria. Żandarmi byli Niemcami. Na przykład na takim, ja to znam bardziej pracując przy tym partyzanckim temacie, jest takie miasteczko Opole Lubelskie. No to zachowali mundury granatowe, dali policjantom polskim, żeby się odróżniali, broni nie dostali i był duży posterunek Opole Lubelskie, miasteczko takie liczące jakieś 30 tysięcy ludzi, ale policjantami zagadowali, komendantem był żandarm niemiecki. Czyli żandarmeria niemiecka panowała nad tą policyjną strukturą, a polscy policjanci granatowi, no jak trzeba było, to tam dostali jakiś rewolwer i ścigali złodziei, zbrodniarzy, kryminalistów czystych. Tak. Tadeusz. Dobry wieczór, pani doktor Kurek. Dziękuję, że pani z nami dzisiaj tutaj jest. Chciałbym tylko jedno powiedzieć, że bardzo się wstydzę naszych polskich polityków. Bo dzisiaj, nie wiem, czy pani słyszała, że pod jakimś naciskiem żydowskim wewnętrznym w Polsce pani była dzisiaj w ogóle
ma odebrać podobnie jakąś nagrodę czy coś. Przyszedł tego. I tego. I jest taki teraz taka nacisk, żeby pani tego nie dostała, bo to miało być jakieś w ambasadzie, tak? Tego. I polski rząd, te tchórze, co tam w Polsce są, w tym rządzie, taki nacisk zrobili, żeby pani tego, żeby tam pani nie puścić chyba, tak? I tak, tak ja to zrozumiałam, tak podróż tego. To znaczy, już pana pierwsza zawiadomiła mnie o tym, najmłodsza córka zadzwoniła, mówi, Maruś, to jakaś świeca z tobą tutaj jest, nie dadzą ci nagrody. Ja nie przyjechałam na nagrody, ja przyjechałam na to spotkanie, które będzie w Ja rozumiem, czasami. Niby... Natomiast radio z Detroit zadzwonili do mnie i powiedzieli, o co chodzi. Nagroda Karskiego miała być przyznana konsulowi w Nowym Jorku, Trumandowi i mnie. Odwołali całą uroczystość, czyli nikt nie dostanie nagrody. To znaczy tamci pewnie dostaną w późniejszym czasie, bo sprzeciwiła się, bo to była nagroda profesora Jana Karskiego, tego emisariusza rządu londyńskiego, który informował świat o zagładzie Żydów. I pan niespecjalnie i przekazali mi, nie wiem na ile to jest prawda, ale z Detroit przekazali mi, że nagrodę idzie dla mnie, sprzeciwiła się żona profesora Karskiego. I się wydaje, że on miał, to była druga żona, a ona jest Żydówką. I ona się sprzeciwiła. Jak było w gazecie, to było, że jakieś żydowskie było organizacja, co a no, polski rząd od razu skacze w górę. Tak, bo ona jako organizacji jest i ona jest właściwie tam, ona ma duży wpływ na tę nagrodę imienia jej męża. Mnie specjalnie to nie rusza i powiedziałam, napisałam na polskim wywiadzie z tego radu. My się bardzo cieszymy, że pani z nami jest, ale my zawsze szukamy prawdy, mówimy o prawdzie tutaj, tak? Tak, tak. A taka jest prawda, że jak się idzie do dzisiaj do obozu koncentracyjnego Oświęcim, tak? Auschwitz. To mówią tylko o Żydach. To pierwsi, co byli w ogóle tam, to byli Polacy, tak? Ale oczywiście, obóz powstał dla Polski. To jest tak daleko, że tam nikt nie dochodzi nawet. I jest zagrzybiony podobno. I tak, i brudny, i zaniedbany. I my sami w ogóle robimy właściwie ten problem dla siebie. My się dziwimy, czemu o nas tak gadają. Ale ma pan rację, sobie że nasze rządy, stąd jest tytuł tej książki też, Biała Księga Cenzury i Bezprawia Rządów RP wobec badań historycznych. Nas, historyków, do głowy nie dopuszczają, a sami kłamstwa firmują na świecie. Wracając do tej nagrody, to proszę Państwa, powiedziałam to w radiu i tam do Polski, do mediów też powiedziałam jedno. Profesora Jana Karskiego znałam osobiście. Mam to szczęście i zaszczyt, że profesor Jan Karski napisał wstęp do mojej książki o dzieciach żydowskich w klasztorach. Bardzo piękny wstęp. Bardzo cenię moją pracę i mówię jedno. Gdyby żył Karski, to tę nagrodę na pewno by mi wręczył. No, a urzędnicy, czy to jego żona, czy kto to, no trudno, to jest ich problem, nie mój. Ja się bez tej nagrody obejdę i mówiąc do radia Detroit powiedziałam, że na pewno profesor Karski tam z góry jest mu smutno, więc trzeba za niego zmówić wieczny odpoczynek wręcz na tej pani, bo był wspaniałym człowiekiem, a w jego imieniu różne głupstwa robią. Natomiast jeśli chodzi o rząd, to myślę, że my, społeczeństwo i Polonia, i my w Polsce musimy naprawdę nacisnąć mocno, bo to, co wyprawiają, to przechodzi ludzkie pojęcie i z Jedwabnem, i z Oświęcimiem, i z Muzeum Poln Żydów Polskich. Ja z rabinem Szulichem walczę o Jedwabne, tak? O ekshumację. Ale z jednym się zgadzam, bo mi Żydzi z gminy żydowskiej śmiejąc się powiedzieli, no na jeden temat Szulichem powiedziałem dokładnie te same słowa. Trzy lata temu miałam taki klub rodzinny w Warszawie. Tam też takie raz w tygodniu są
różne spotkania, wykłady, poproszono mnie, żebym powiedziała o Muzeum Polin, no to musiałam pójść i obejrzeć. I wyszłam, to a propos tej